Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny i witam Was w Frostpunku, w kolejnym już odcinku z tej serii na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, zajmiemy się przygotowaniem naszej osady na nadchodzący mróz, który nam spadnie, podczas którego temperatura nam spadnie o aż 30 stopni, czyli do minus 70 stopni. To będzie trudne wyzwanie. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy jestem w stanie je ogarnąć, ale spróbujemy. Jak widzicie, Londyńczyków mamy 30 i tendencję mamy po środku, czyli ani nie chcą zostawać, ani nie chcą odchodzić. Jest im to obojętne, można powiedzieć. Słuchajcie, do naszego obozu zmierza 36 pracowników, 5 rdzeni parowych, 239 jednostek żelaza, 34 jednostki żywności oraz 360 jednostek drewna. Bardzo, bardzo dużo wszystkiego. Myślę, że można by było w tej chwili przygotować naszą dzielnicę mieszkalną dla nowo przybyłych, którzy niedługo przybędą do naszego przybytku, ale najpierw zbudujemy sobie centrum propagandowe. Odpalimy sobie gierkę i poczekajmy, aż będziemy mieć 40 stali na budowę właśnie tego budynku. Słuchajcie, dłuższy czas już nie było Frostpunka, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale niestety wdarło się kilka projektów, które w międzyczasie robiliśmy. Także mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Z węglem stoimy tak sobie, jak ma być szczery. I wypadałoby, słuchajcie, coś tutaj z tym tematem zrobić. A co prawda dopiero się zaczął dzień. Znaczy dopiero się zaczął dzień, 13 godzina, więc jeszcze coś tam uzbieramy. Mróz nam nie zelżał. Mieliśmy jakiś czas temu obciążenie generatora, bo były te bardzo wysokie mrozy. O, coś się wydarzyło, słuchajcie. Ciskanie gromów. Kapitanie, strażnicy donoszą, że jakiś mężczyzna wygłasza płomienne przemówienie do grupy słuchaczy, oskarżając cię o plany uczynienia z nas wszystkich niewolników. Kapitan chce was trzymać w nieświadomości i kontrolować. Pamiętajcie prawa o ubogich, przytułki. Tak teraz żyjemy. Mamy harować i siedzieć cicho, ale jeszcze nie jest za późno. Niech mówi, ma do tego prawo, to kłamca, przegonimy go. Słuchajcie, generalnie powinien mieć prawo do tego, żeby mówić. No ale my wcale tego nie robimy, bo tak się nam to podoba, tylko robimy to ze względu na to, że robimy to dlatego, że chcemy przetrwać. Także ta kłamca, przegonimy go. Niedzieje nam troszkę spadnie, ale niestety było to konieczne. Zobaczmy sobie, jak wygląda temperatura w naszych budynkach. Tutaj wypadałoby włączyć ogrzewanko, bo w tej kopalni było zbyt zimno, słuchajcie. No to jest duże zużycie węgla. No ale co zrobić? W cieplarni jest też zimno, trzeba odpalić ogrzewanie. Kuchnia też jest zbyt zimna, moim zdaniem. I ten posterunek też nie jest jakiś najcieplejszy. Te grzejniki drugiego poziomu, słuchajcie, naprawdę dają radę. Co tutaj mamy za budynek? Posterunek, okej. Ten posterunek akurat jest na szczęście cieplutki. W tym tartaku jest chłodno, ale tam nikt na szczęście nie pracuje. No w tej strażnicy też wypadałoby włączyć ogrzewanie, bo zaraz tam ludzie zaczną chorować. Czego bym wolał uniknąć mimo wszystko. Tutaj nikt nie pracuje, to całe szczęście. No dobra. A tutaj w tartaku, czy ktoś siedzi? Nikt nie siedzi. No to bardzo dobrze. Wyłączmy sobie podgląd. Około jednego dnia. No widzicie, jak to wpłynęło strasznie mocno. Wyłączmy w kuchni w takim razie. Nie no, znaczy w cieplarni. Jak włączymy ogrzewanie, to wzrośnie coś produkcja? Nie. Okej. Ocieplanie kuchni. Kuchnia jest cieplejsza o jeden poziom. No dobra, to może w kuchni teraz byśmy wyłączyli. I zarąbiście, mamy to. Lecznica, przyjemnie. A jakby to wyłączyć, znośnie, dobra. Tutaj jest lecznica, też jest przyjemnie. Zostawimy to w ten sposób. Tu mamy też lecznicę i jest w niej przyjemnie. Czy znośnie. Okej, to bardzo nam się przydało. Te lecznice też możemy powyłączyć. Przecież one są przy samym generatorze. Ten tutaj dodatkowy generator trzeba włączyć. Czy dało się zmienić grzejnik? Chyba nie. Pub przyjemnie. Znośnie. Ok, niech będzie znośnie. Mamy trzech chorych ludzi.
To jest całkiem spoko. 16 ludzi mam hospitalizowanych. Ja bym teraz tutaj w lecznicach odpalił może... Ojejku. Odpalił może... aha, dodatkowe racje. Dobra, czy jeszcze się nie zregenerowało? Skoro tamto ogarnęliśmy, to zbadajmy sobie regulator przeciążeń. 20 aż żelaza. Dobra, najpierw potrzebujemy jednak mimo wszystko zbudować centrum propagandowe, które jest wielkim molochem. Ale postawimy w tym miejscu. Nie mamy gdzie indziej tego, jak postawić. I słuchajcie, jeżeli chodzi o mieszkańców, no to trzeba zbudować baraki dla naszych nowo przybyłych. Tutaj mamy trochę miejsca, także sobie to wciśniemy. Możemy na razie wybudować tylko jeden barak, skończyło nam się żelazo. Także słuchajcie, na razie tyle będzie musiało wystarczyć. Przyspieszmy sobie nieco czas i zobaczmy, co to możemy dalej zbadać. Większy zasięg węzłów grzewczych. Strefy ciepła wokół węzłów grzewczych zostaną powiększone o 50%. Dwa razy więcej węgla będą wtedy węzły grzewcze zużywać. Co mnie nie zadowala. Słuchajcie, generalnie wydaje mi się, że moglibyśmy spróbować zrobić tak i zrobić to tak. I zobaczymy, czy nam się zwiększy wydobycie węgla. I tutaj bym ustawił drugą zmianę. Niech pracują. 6.20. Tutaj też jest 6.20. Niech pracują nieco dłużej. Niezadowolenie nieznacznie wzrosło, ale to nie jest nasz problem. Co tu się dzieje? Tu jest arena walk. Ok. Za 9 godzin przybędą nasi nowi pracownicy. Ok. Centrum propagandowe też potrzebuje pracowników. Dobrze, że za kilka godzin przyjdą nasi zwiadowcy, to będziemy akurat mieli co z nimi zrobić. Potrzebujemy jeszcze dosłownie kilka jednostek żelaza i będziemy w stanie zbadać większy zasięg węzłów grzewczych lub regulator przeciążenia. Myślę, że ten regulator przeciążenia sobie zbadamy. Wydaje się to być dużo rozsądniejsze. Ok, mamy już surowce. Zbadajmy ten regulator przeciążenia. Wiem, że się skończyła stal. Nic na to nie poradzimy. Wybuduj i obsadź centrum propagandowe. I zobaczymy, co się stanie, jak spełnimy to zadanie. Mam nadzieję, że same dobre rzeczy. Postaram się przesuwać myszką, bo klawiaturą tak skacze strasznie. Tam ten widok, co jest dla mnie przynajmniej irytujące i chciałbym, żebyście przynajmniej tego nie odbierali w ten sam sposób. No dobra, nasze miasteczko się powoli rozrasta, rozwija. Przybędzie nam 30 pracowników. Trzeba będzie wbudować kolejny barak. Potrzebuje na to aż 10 stali. Myślę, że spokojnie zdążymy zebrać tą stal, zanim przybędą nasi nowi mieszkańcy. Ok, mamy kolejny barak w trakcie budowy i kończy się nam drewno. Za godzinę przychodzą nasi nowi mieszkańcy, także myślę, że spokojnie będziemy w stanie zaopatrzyć ich w potrzebne miejsce do mieszkania. Ok, niezadowolenie spadło, nadzieja wzrosła. Nasi zwiadowcy oczekują. Ostatnim razem wybraliśmy się w tym kierunku. Lodowe korytarze. Szeroki poseł skruszonego lodu. Dreadnought. Tutaj co mamy? Opuszczony tartak. A tutaj kamienny okręt. Dobra, wyślijmy tutaj naszych zwiadowców. Niech ruszają. Będą tam aż za 3 dni. No ale cóż za wyjście mamy. A możemy ich anulować? Wyślijmy ich tutaj. Jeden dzień. Okej, tam są ludzie. To może się nam przydać wsparcie pracowników. Jak najbardziej. Okej, czy mamy jakichś bezdomnych? Chyba nie. Zobaczmy sobie mapkę ciepła. Super. Wszystkie domy są bardzo dobrze ogrzewane. Mamy spadek o 30 stopni za 2 dni i po dniu mamy wzrost o 20 stopni, czyli będziemy mieć stałą temperaturę minus 50 stopni. Węgla nadal mamy mało. Ok, ale obsadźmy tak. Centrum propagandowe. Tutaj byśmy potrzebowali inżynierów, słuchajcie. No to jest wyzwanie. Czy my mamy gdzieś inżynierów obsadzonych? Nie. No dobra. Tutaj mamy inżynierów.
Max. Ojejku, nie za... Okej. Niezadowolenie wzrosło. Chciałem po prostu tych inżynierów obsadzić tam i zobaczcie, jak nam nadzieja wzrosła pięknie. Tendencja jest spadkowa. Świetnie. Zostało 30 czego? A, 3 dni zostały. Okej. 3 dni. Dobra, zobaczmy. Więźniowie na wolności. No nie, no. To był przypadek. Po prostu pracowników wszystkich wywaliłem na raz. Okej. Księga praw. Weźmy, wejdźmy w ideę. Może ustawmy brygadzistę. Zdecydowanie, brygadzista. Dajmy tutaj też brygadzistę. Niech kopią węgiel, bo zaraz będziemy mieć potężny problem z węglem. Okej, okay, tutaj mamy 60%. No tutaj brygadzisty raczej nie wstawimy. Zobaczmy, jak tam temperaturka. Tutaj nie potrzebujemy odpalać. Jest nawet za bardzo, za nadto dobrze. Okej. Okay. Przeciążenie opracowane. No dobra, zbadajmy sobie od razu większy zasięg węzłów grzewczych. Chociaż może... Zobaczmy, co jest jeszcze na drugim poziomie do zbadania. Fabryka. Co jest w stanie fabryka produkować? Automatony. Bardzo proszę. Niech się automatony produkują, będą nam potrzebne. Stali mamy prawie na full. Rdzeni parowych mamy bardzo dużo, także automatony postaramy się produkować jak najszybciej. Ok, przyspieszmy sobie tempo gry. Zobaczymy, co tam się nam wydarzy w dalszych fragmentach rozgrywki. Mamy dwóch ziomeczków, którzy głodują. Co dziwne, bo mamy żywności naprawdę pod dostatkiem. Raczej nam jej nie brakuje. Dorzućmy tutaj pracowników, bo brakuje nam łowczych. Mamy tutaj cieplarnię. Tutaj też dorzućmy pracowników, bo też ich nam brakuje. Tak, żebyśmy mieli więcej żywności surowej na dobę produkowanej. Ok, tutaj w lecznicy nam brakuje jednego inżyniera. Ale myślę, że to się uda nam ogarnąć. Dobra, widzę, że tutaj 135%. Bardzo, bardzo fajnie. Węgiel mamy praktycznie na maksymalnym poziomie. Słuchajcie, bym zbudował koniecznie zasoby, skład zapasów. I zbudowałbym tutaj składzik zapasów. Jeszcze jeden. Do właśnie węgla. Czy w składzie zapasów ktoś pracował? Bo już, słuchajcie, nie graliśmy jakiś dłuższy czas. I zapomniałem. Dobra, nie. W składzie zapasów nikt nie pracuje. Pięknie budują już kolejne właśnie miejsce, w którym będziemy mogli gromadzić węgiel. Teraz trzeba będzie wykorzystać jak najwięcej stali, żebyśmy mogli nadrabiać nasze braki. Jak tylko sobie wyprodukujemy jakieś automatony, zaczniemy pozyskiwać drewna, mamy go całkiem sporo. Jak z węglem, cały czas na 2 dni około. Jakbyśmy włączyli drugi poziom pary, to na ile by nam wystarczyło na około 1 dzień. No dobra, no to spoko, może tak być. Zobaczmy, jak z ciepłem, bo teraz odpaliliśmy na wyższy poziom. Dobra, w tej cieplarni jest chłodno. Może włączmy ten grzejnik w cieplarni. Niech mają tam cieplej. Faktycznie. Nie wiem, czy w miejscach, w których nie pracują obecnie ludzie, po prostu jest pokazane, że coś się wydarzyło. Samobójstwo poety. Kapitanie, jeden z mieszkańców popełnił samobójstwo. W wolnym czasie pisał wiersze o stracie, cierpieniu i końcu nadziei. Nasze centrum propagandowe prowadziło przeciwko niemu kampanię, by chronić ludzi przed jego wpływem. Teraz mogą nas obwinić o doprowadzenie go do samobójstwa, chyba że sprawimy, by wyglądało to na śmierć z przepicia. Okej, okay. Myślę, że w takim razie niezadowolenie znacznie wzrośnie, zmniejszy się nadzieja. Nadziei bym nie chciał... Dobra, niech ta nadzieja... i tendencja jest znowu wyrównana. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Tutaj musimy dorzucić pracowników do strażnicy. Tutaj mamy 100%, 80%, dlaczego? W trakcie leczenia 3 pracowników. No trudno, skoro są w trakcie leczenia, co zrobimy? Przyspieszmy czas. Zaraz się zaczyna kolejny dzień.
przydałby się nam jeden inżynier. Ok, możemy kolejne prawo wydać i zobaczmy, co tutaj mamy. Brutalne przesłuchania, przyrzeczenie lojalności. Ludzie będą nakłaniani do podpisania przyrzeczenia lojalności czyniącego ich tajnymi informatorami. Zapewni to stałą premię do nadziei. Niezadowoleni znacznie wzrośnie. No dobra. Niezadowolenie nam wzrosło. No, zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Przyrost dobowy jedzonka jest na dobrym poziomie. Ok, nie wybraliśmy tutaj, na czym ma się opierać ten skład. Ok, wyznaczyliśmy sobie węgiel dla tego składu jako podstawowe miejsce, czy podstawowe składowisko. Wrzućmy 10 pracowników do jeszcze pozyskiwania węgla. Węgla mamy na około 2 dni. Myślę, że potrzebujemy go trochę więcej mimo wszystko. Dobra, możemy zbudować fabrykę. Bardzo fajnie, baza terenowa, to na razie nas nie interesuje. Duży skład zapasów może by się przydał. Parowy młot węglowy, co to daje? Wydobywa węgiel na powierzchnię, tłocząc parę pod ogromnym ciśnieniem. Ok, maksymalnie 1120 jednostek węgla. Ok. 4 baraki zbieraczy. No dobra, mamy to. No to może zróbmy sobie ten młot parowy. Coś jeszcze mamy? Tartak parowy, no to nie jest nam potrzebne. Powietrzni myśliwi. Dostarczając 30 jednostek surowej żywności. Taktyka łowiecka, może to sobie zbadam, co? Okej. Okay. A te myśliwe zatrudnić 5 ludzi. To się nam przyda, bo mamy dwie chaty myśliwych, to nam odzyskamy sporo pracowników. Wtedy, czy gdzieś tutaj mamy jakichś inżynierów, którzy by może mogli wrócić na przykład do pracy w... Nie mam tutaj żadnych inżynierów. No dobra, rozumiem. Okej, co tutaj mamy? Pierwsza amputacja. Musieliśmy dokonać amputacji, by ratować życie tego pacjenta. Teraz ta osoba nie będzie zdolna do pracy. Zastanów się nad wprowadzeniem prawa dom opieki lub protetyka. Rozumiem. Okej, dobrze. Dom opieki. A dalej protetyka, tak? No dobra. To poczekamy jeszcze na nowe prawo i wprowadzimy je rychło. Technologia. Co my tu mamy? Fabryka. Stać nas na budowę fabryki. Bardzo fajnie. I tą fabrykę sobie postawimy. Może tu? Niech będzie. Okej, czyli w fabryce też musi być ogrzewanie. Też muszą być ludzie. No dobra. Niestety mamy jednego inwalida. Bardzo, bardzo niedobrze. Ale automatony nam wiadą. Ło, będzie super. Ok, przyspieszmy nieco tempo czasu. Ile mam tutaj baraków zbieraczy? 1, 2, 3. 3 baraki zbieraczy. No dobra, myślę, że można będzie dobudować jeszcze jeden barak zbieraczy. Zasoby. Barak zbieraczy. Dobudujmy sobie może w promieniu tego węzła grzewczego, żeby nas tutaj cały czas podgrzewało. Ok, bardzo fajnie. Fajnie marnowaliśmy. Fajnie marnowaliśmy, słuchajcie sobie, węgiel na to wychodzi. Bo wcale nie potrzebowaliśmy tego ogrzewać. A może jeszcze to? Nie, to musi być ogrzewane. Ok. A tutaj jest zimno. O matko, kochana. Dobra, zapauzujmy grę. Możemy wybrać kolejną rzecz do badania. Szpital. Ogrzewane parą szpitale z 10 łóżkami. Pacjenci wracają do domu szybciej niż w lecznicach, a ciężko chorzy są leczeni bezpiecznie i skutecznie. Zbadajmy sobie szpital. Co tu się wydarzyło? Kapitanie, jeden z brygadzistów natchnął grupę ludzi do większego wysiłku, więc postanowili zorganizować miejsce pracy po swojemu. Ich zapał i motywacje są dzisiaj naprawdę godne naśladowania. Oby tak dalej. Super. Przyspieszmy sobie czas. Mamy tutaj brygadzistę. Mamy brygadzistę. No to może sobie następnego dnia odpalimy brygadzistę w kolejnych miejscach. Coś się wydarzyło.
Londyńczycy żerują na niezadowoleniu. Garstka pozyskanych. Do tłumu przemawia jeden z Londyńczyków. Straszy ludzi, próbując przekonać jak najwięcej z nich, by dołączyli do Exodusu do Londynu. Roztaczane przez niego wizje zagłady brzmią jednak fałszywie, bo nasi ludzie są zadowoleni z życia w mieście. Okej, okay. Wzrośnie liczba Londyńczyków, nie możemy sobie na to pozwolić, nie wzrośnie, wzrośnie liczba Londyńczyków, rozgłęd tłum, wzrośnie niezadowolenie, ludziom może stać się krzywda. Przekonimy mówcę. I znowu nam odeszli ludzie. Fabryka. Okej, okay. Co potrzebujemy? Potrzebujemy inżynierów do fabryki. Broszura propagandowa. Niech leci. Ok, tutaj co zbudowaliśmy? Barak zbieraczy. Mamy dostępnych pracowników, także sobie ich wrzucimy. Potrzebujemy tutaj inżynierów. No dobra, słuchajcie, to może z warsztatu wyciągniemy sobie jednego inżyniera. Znaczy z jednego warsztatu wyciągniemy sobie inżynierów i wrzucimy ich tutaj. No dobra, to dodajmy sobie automaton. 100 stali, 100 drewna, 50 węgla. Wow! No dobra, możemy sobie jeszcze jednego automatona zlecić do produkcji i na razie byśmy stanęli na tym, że właśnie tak to się zakończy. Nie będziemy tutaj nic więcej dodawać. Włączmy tutaj ogrzewanie, żeby było nieco cieplej naszym pracownikom i przyspieszmy tempo. Nasi zwiadowcy za 5 godzin dotrą na miejsce i będzie można coś podjąć, jakieś działanie kolejne. Mamy 3 warsztaty, dobrze widzę? Tak, mamy 3 warsztaty, jeden nie działa. Może znajdziemy jakichś nowych ludzi, którzy do nas będą chcieli dołączyć. Ok, jeszcze 19 godzin nowego prawa. No i dziś w nocy, słuchajcie, przychodzi wielki mróz, także odpalamy sobie tutaj drugi poziom pary. Zobaczmy, jak to wygląda. Na razie wygląda to zarąbiście, ale boję się, że dalej nie będzie już tak kolorowo. I powiem wam szczerze, też z żarciem coraz gorzej stoimy. Ilu mamy pracowników? 10 pracowników mamy wolnych. Okej, okay, dobra, dotarliście na miejsce. To konwój z rozbitkami, którzy zgubili się w zamieci. Są osłabieni i nie mają zapasów żywności. Powinniśmy ich wysłuchać i zaprowadzić do naszego miasta. Zbadajmy to. Robotnicy z konwoju powiedzieli nam, że zmierzali w kierunku Winterhome. Mieliśmy podążyć za sygnałem nadawanym z balonu, lecz nie mogliśmy go namierzyć. Próbowaliśmy go szukać na różne sposoby, ale skończyło się nam paliwo. Zaprowadźmy ocalałych do miasta. 18 inżynierów, 27 pracowników. Zarąbiście. 20 godzin będziemy mieć nowych ludzi, także słuchajcie, budujemy sobie jak najszybciej może nową cieplarnię. Nową cieplarnię, którą byśmy może postawili gdzieś w miejscu, gdzie jest już jakiś... tutaj jest ten, ale tutaj nie możemy tego postawić. Możemy przesunąć ten budynek jakoś? Czy my jesteśmy w stanie przesuwać budynki? Nie jesteśmy w stanie przesuwać budynków. No dobra. Kombinujmy dalej. Tutaj nie postawimy. Tu można by było spróbować. Dobrze by było, żeby to stało gdzieś w zasięgu jakiegoś generatora. Dobra, postawmy to tutaj. Spróbujmy też z żywności zbudować jeszcze jedną chatę myśliwych, skoro nam się zmniejszyła ilość pracowników w tych właśnie chatach. No i zobaczymy, co tam dalej będzie. Nowe prawo za 15 godzin, przyspieszmy nieco czas. 2 dni. No dobra, tutaj inżynierów na razie nie mamy, może jacyś tam do nas przyjdą. Tutaj będzie za zimno, obiekt musi być przynajmniej chłodny, żeby można było w nim pracować. No dobra, na razie jeszcze nie jest uruchomiony, spokojnie. Topnieją szereg Londyńczyków, zarąbiście. Pierwsi Londyńczycy skłonieni do pozostania. Sir, niektórzy spośród ludzi planują ucieczkę do Londynu. Postanowili ci zaufać i zostać w naszym mieście. Mówią, że twoje niedawne decyzje dały im nadzieję. Cieszę się, że to słyszę. Bardzo, bardzo fajnie. Szkoda, że tendencji nie mamy w ciul malejącej, ale no, na to nie mamy wpływu. I teraz przychodzi wielki mróz, słuchajcie. Nadchodzi. To jest tylko jedna noc. Zobaczmy, jak temperatura. Grzejniki nic nie dają. Niedobrze, niedobrze.
Okej, tutaj jest grzejnik. Bardzo zimno, tak? Aha, tu no, mamy barak zbieraczy, mamy w nim ludzi. Odpalmy te grzejniki wszystkie. Okej. Lodowato. Wyłączmy ten grzejnik, nie ma sensu nawet tego ruszać. No to co? Przeciążenie, tak? O! Od razu lepiej. Zobaczmy, jak długo tak pociągniemy. Jeden dzień. Na tyle nam węgla starczy, niestety tylko. Nadal badamy, słuchajcie, szpital. Myślę, że te młoty parowe trzeba by było zrobić. Tutaj są pracownicy, odeślijmy ich do domu. To nie ma sensu. Jak tam jest tak zimno. Tu jest lodowato. Nie jest to w zasięgu żadnego z generatorów. Myślę, że trzeba będzie dobudować drogę. Och, mamy kolejnego automatona. Zarąbiście. I automaton idzie do drewna. Jeden z naszych ludzi jest w ciężkim stanie z powodu odmrożeń. Nie unikniemy takich wypadków, jeśli w miejscach pracy nadal będzie tak zimno. Rozumiem. Okej, pauza. Zatrzymajmy to na chwilę. Budowa. Gdzieś tutaj jest węzeł grzewczy. Dobra, sprawdźmy w badaniach, jak to było z tymi węzłami grzewczymi. Okej, cholera. No dobra, nie mamy wyjścia. Myślę, że węgla nam wystarczy na czas, w którym pozbędziemy się mrozu. Słuchajcie, zanim to zaczniemy, to się różniejszy, już badają drugi poziom zasięgu węzłów grzewczych. Chata myśliwska, maksymalnie. No tutaj jest lodowato w tej chwili, ale to jest tak wszystkich chatach myśliwskich, także... Także na razie tam nic nie podgrzewamy. No nic, słuchajcie, będzie trzeba tak to zrobić. Za 6 godzin przybędą do nas nowi mieszkańcy. Wypadałoby dobudować, słuchajcie, trochę baraków. Ile mamy miejsc ile mamy miejsc mieszkalnych? Czy gdzieś jest pokazane w tej chwili? 5 na 10, 9 na 10. Dobra, słuchajcie, dobudujemy domy, jak tam ci już przyjdą. Jeżeli będzie powyżej 40. No dobra, myślę, że spokojnie się pomieszczą. Wyjdzie w praniu tak naprawdę. Drugi automaton też na razie wskoczy. A może do węgla wrzucić automaton jeden? Koło jednego dnia. Jak tam przeciążenie? Bardzo fajnie, powolutku. Bez spiny. Także myślę, że na spokojnie to sobie przeżyjemy. I teraz księga praw. Tutaj mieliśmy wybrać prawo dom opieki. Odpisz. Zbudujmy sobie dom opieki w strefie ciepła. Tak, wiem, że tutaj jest ten, ale mamy tutaj węzeł grzewczy, który podbijemy do wyższego zasięgu. Już jest badany ten wyższy zasięg węzeł grzewczego, także będzie git. Będzie git, słuchajcie. Obsadziliśmy sobie chatę myśliwych. Myślę, że kolejną chatę myśliwych trzeba będzie zbudować i tą cieplarnię uruchomić. No to poczekamy na zelżenie temperatur. Dobudujmy jeszcze jedną chatę myśliwych, może w tym miejscu. Okej, zwiadowcy dotarli do naszego obozu. Co my tu mamy? Mroczna jaskinia. No dobra, wyślijmy naszych zwiadowców mrocznej jaskini. Jest nieco blisko naszego domu, naszej osady głównej. Przyspieszmy czas. Niech budują nam, słuchajcie, tutaj szybciutko domy. Dom opieki. Jest tam bardzo zimno. Podwyższymy temperaturę. Czy zrobiło się tam znośnie? Jest chłodno, ale nie jest przeraźliwie chłodno. Co tu się wydarzyło znowu? Akt wandalizmu. Lojalny obywatel doniósł, że widział grupę młodych osób dewastujących centrum propagandowe. Napisali na ścianach wielkimi literami. Ludzie, obudźcie się. Co powinniśmy zrobić? Ukażemy winnych. Spadnie niezadowolenie. Ludziom może stać się krzywda. Usuńmy napis. Nadzieja nieznacznie wzrośnie. No to usuńmy napis po prostu.
Tendencja spadkowa jest dużo wyższa. Świetnie, to była bardzo dobra decyzja. Niestety kończy się nam bezpieczny zapas węgla, także mam nadzieję, że od rana, jak już ruszą do pracy, to będą pracować na pełen zycher. Okej, tutaj jeszcze mieliśmy na... Tak. Mamy tutaj zatrudnionych ludzi. Okej. Kolejni Londyńczycy się wycofali. Zbudujemy sobie jeden barak. Na więcej nas niestety nie stać. Potrzebujemy drewna. Wyłączamy przeciążenie. Myślę, że generator będzie można też zrzucić z mocy drugiego poziomu pary na pierwszy. Nie, to był zły pomysł. Musimy utrzymać już niestety na drugim poziomie pary generator. Na drugim poziomie pary. Niech tak zostanie. Jeden dom jest w trakcie budowy. Nie, został zbudowany. Ok, barak, jeszcze jeden, na szczęście możemy zbudować. Niech go zbudują. I będzie trzeba, słuchajcie, dobudować. No dobra. Zbadano drugi poziom większego zasięgu węzłów grzewczych. Ocieplenie cieplarni. Potrzebujemy 30 drewna. No to poczekamy, aż będziemy mieć 30 drewna. Zobaczmy, jak tam na mapie to wygląda. Na mapie to wygląda tak sobie. Tam nie wiem w ogóle, po co było ogrzane. Tam nie było żadnych pracowników. Też nie ma żadnych pracowników. No dobra, tak nie zostanie. Tutaj możemy włączyć sobie drugi poziom. Jest włączony, ale niewiele nam to daje. Słuchajcie, ledwo łapię tą kopalnię. Także myślę, że włączymy pierwszy zasięg. I będzie trzeba zaraz tutaj... Ojejku, tutaj jest cieplarnia, w której jest zimno. Ocieplanie cieplarni. Dobra. Myślę, że to nam dużo, dużo pomoże. To jest bardzo ciepło w cieplarni, a teraz będzie ładno. Ojku. No dobra. To niech tak zostanie. Ponury wieści, kapitanie. W jednym z naszych zakładów zdarzył się straszliwy wypadek. Zginął prawie cały zespół robotników. Czy mam zatuszować i powiedzieć ludziom, że robotnicy wyruszyli na pilną ekspedycję? Tak będzie dla nas wszystkich lepiej. Nie powiedzmy prawdę. Nie będziemy nikogo oszukiwać. Nadzieja nam niestety spada. Ale tendencja nam nie zmalała. Spadkowa. No niestety, dorzućmy tych pracowników do pełna. Dwóch inżynierów tam wrzućmy też. No i tyle. Tyle możemy zrobić. Londyńczycy żerują na niezadowoleniu. Garstka pozyskanych. No dobra, przegonimy mówcę. Czemu tutaj chłodno? To co, to oni poszli, nie wiem, na wakacje z tego powodu? 40%, co tu się stało? Okej, zbadajmy to. Ocalali, kolejni się tutaj pokazali z jaskini. Na wzgórzu dobiegają krzyki przerażenia. Gdy się zbliżamy, wejście zagradza nam kilka niedźwiedzi polarnych. Te bestie zabijają, pożerają uwięzionych wewnątrz ludzi. Jednego po drugim. Zostawmy niedźwiedzie w spokoju. Zaryzykujmy atak na niedźwiedzie. Tak, myślę, że to będzie sensowne. Okej, gdy nasi zadowcy zaatakowali niedźwiedzie, ludzie z jaskini dołączyli do nich i wspólnymi siłami udało się przegnać zwierzęta. Następnie wszyscy razem ruszyliśmy w kierunku miasta. No i super, będziemy mieć kolejnych pracowników akurat w momencie, kiedy Londyńczycy nam odejdą. Za 2 godziny i 8 minut. No dobra, zobaczymy, czym to się skończy. Zemsta. Londyńczycy żerują na niezadowoleniu. Kapitanie, strażnik, którego wysłałeś, aby przegonił mówcę Londyńczyków, nie żyje. Powiesili go na generatorze. Do jego martwego ciała przypili kartkę z napisem kłamcy. Posunęli się za daleko. Obławy. Patrole. Nie ma drewna, więc nie produkuję automatona niestety. A żeby mieć drewno, muszę mieć kogo tam wrzucić. Robotnicy. Jeden robotnik tutaj będzie siedzieć. A nie, tutaj można wrzucić, by było tego inżyniera. Czy tego robotnika? A zaraz przyjdą tamci, to będziemy mieć kogo wrzucać do pracy. Tutaj znowu nam inżynier
Odpadł. W pubie. Nie ma kogo dać do pubu. Londyńczycy opuszczają miasto. Kapitanie, nasza godzina próby. Londyńczycy ostatni raz zebrali się wokół generatora. Zamierzają opuścić miasto. To nasza ostatnia szansa, by powstrzymać ich przed popełnieniem zbiorowego samobójstwa. Cokolwiek mówili lub robili, to wciąż nasi ludzie, nawet jeśli sami już się za nich nie uważają. Okej, zbyt niski poziom nadziei. Niestety, no, zostańcie z nami, tam czeka was śmierć. Ucierpi wielu ludzi, część może zginąć. Pozwólmy im odejść. Zmniejszy się nadzieja. No to co? Zmusiliśmy ich, bo zostali. Trzech zmarło, 7 zostało rannych. Trzeba było to zrobić, niestety. Dwóch z naszych ludzi nie żyje, no to trzeba będzie uzupełnić zaraz tutaj też. No inżynierami podopychamy. Zaraz przyjdą pracownicy, zresztą to będziemy mogli powrzucać ich na odpowiednie stanowiska. 5 godzin. 5 godzin i będą nasi pracownicy. 15 godzin zostało nam mniej więcej czasu do końca zapasu w generatorze. Tu jest zbyt zimno, żeby pracować. Trzeba będzie wybudować ten cholerny węzeł. Trzeba będzie wybudować ten węzeł. Węzeł grzewczy. Technologia, węzeł grzewczy. Myślę, że zbudujemy go w tym miejscu. W tym miejscu? No, może być w tym miejscu. I będziemy mogli wtedy. Będziemy mogli wtedy po prostu. Zostało 12 godzin. Ja pierniczę. Czas do pracy jest ok. Dobra. Za godzinę przychodzą nowi pracownicy. Zbudujmy może jakieś mieszkania, coś w tym stylu. Przydałoby się w sumie. To jedno. Ciepełko. Gdzie jest jeszcze ciepełko? Tu jest węzeł grzewczy. I on okala to wszystko. Cieplarni, której jest chłodno. No cóż. Nic na to nie poradzimy. Wyłączmy na razie tamto i takie zbudowane. Barak. Gdzie jest jeszcze ciepełko? Tu jest jeszcze ciepełko, ale tam nie mamy drogi. Tutaj nic nie zbudujemy. Tu już nic nie wciśniemy. Ale to jest chyba dalej w strefie generatora, więc spróbujemy to zrobić w ten sposób. Zbudujemy tutaj drogę tak. I tyle. Dobra. Przyspieszmy nieco tempo rozgrywki. Gdzieś tutaj. Ok, zwiadowcy dotarli, przyszli nowi pracownicy, dwóch jest bezdomnych, ale tutaj już się buduje dla nich dom. Możemy ogłosić nowe prawo. Zobaczmy, co w tym prawie jest. Nowy porządek. Nadzieja już nigdy nie będzie stanowić problemu. Londyńczycy będą musieli wyrzec się swoich poglądów. Powstanie miejsce publicznej egzekucji. Część Londyńczyków zginie, niektórzy będą walczyć przeciwko temu prawu, część z nich zginie. O kurde, to jest hardcore. Tuba motywacyjna może? Coś w tym stylu? No, myślę, że to będzie dobry pomysł. Porządek, tuba motywacyjna. Tak to zróbmy. I zróbmy to może w ten sposób. Druga tuba. I tutaj może trzecią tubę, tak żeby zahaczyła. Nie zahaczy. Nie ma złotego środka. Albo to, albo to. Tutaj na to nie ma wpływu. Ale Ender, no. Dobra, trzeba by było gdzieś tutaj to zbudować i tyle. Może tam gdzieś się coś wciśnie jeszcze. Oczekują na kolejne rozkazy. Dobrze. Winter Home. Źródła. Myślimy zwiadowców do źródeł.
Trochę mi się zajdzie 3 dni. Tuby motywacyjne są w trakcie budowy. Bardzo dobrze, niech się tam budują. Drewna, węgla nam zostało bardzo niewiele. Odpalamy to urządzenie. Na pierwszym poziomie. I wreszcie mamy ciepło. Dobra, niech to tak będzie. W kopalniach musi być ciepło, dobra. Robotników wysyłamy do pracy z węglem. Tam dzieci raczej wysłać niestety nie możemy. Czy dzieci mogły zbierać przecież? O, i w ten sposób to zróbmy. Dobra, tutaj możemy dodać ludzi do pracy przy żywności. Potrzebujemy więcej pracowników. Zostało 10 godzin. No ja nie wiem, co ja mam zrobić, słuchajcie. Co my tu mamy? Gorliwi donosiciele. Chcę się z tobą widzieć, kilku robotników. Przyprowadzili inżyniera, którego oskarżają o nielojalność. Czytał nam coś takiego. Chciał nas nastawić przeciwko tobie. Jeden z robotników wciska ci w ręce pamiętą książkę. Cholerni głupcy, warczy inżynier. To Dickens. Chciałem was czegoś nauczyć. Zyskasz 3 informatorów. Inżynier ucierpi. Zmniejszy się nadzieja. Ten mężczyzna jest niewinny, wzrośnie niezadowolenie. No to oby tak dalej. Słuchajcie, w tym momencie skończę odcinek. Mam nadzieję, że przypadł wam do gustu i że będziecie chcieli kolejne. Mam nadzieję, że uda nam się ogarnąć sytuację związaną z węglem, bo na razie jest słabo. Nie mamy za bardzo go skąd pozyskiwać. Musiałem uruchomić zmianę awaryjną, ale ona też nie wpłynęła jakoś mega pozytywnie na naszą sytuację. Także słuchajcie, to by było tyle na dziś. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.